dzisiaj przygotowałem dla was zestawienie filmów, które zostały niemal zniszczone przez złe i nie do końca przemyślane decyzje. Prawdopodobnie. Powrót do przyszłości. Michael J. Fox jest praktycznie od razu kojarzony z główną rolą Marty'ego McFly'a. Jednak ze względu na zbyt napięty grafik nie mógł zabrać się za kolejną produkcję. Tak też na samym początku do odegrania przyszłej kultowej roli brany był pod uwagę Eric Stoltz, z którym rozpoczęto już próbne nagrania. Po kilku dniach okazało się jednak, że coś tutaj jest nie tak i wybór aktora był zwyczajnie nietrafiony. Wtedy też już z większą ilością czasu przybył z pomocą Michael J. Fox i odegrał rolę tak, że na dany moment nie wyobrażamy sobie nikogo innego na jego miejscu. A było przecież tak blisko. Superman. W 1998 roku reżyser Tim Burton pracował nad filmem Superman Lives. A tytułową rolę miał wtedy odegrać sam Nicolas Cage. Niestety albo stety z powodu opóźnień w pracach nad scenariuszem i problemów finansowych twórca zdecydował się zrezygnować z roli i zająć się innymi projektami. Studio Warner Bros. Zrezygnowało z projektu na długie lata, a superbohater powrócił na ekran dopiero w 2006 roku w filmie Superman Powrót. Wtedy też tytułową rolę odegrał Brandon Routh. 7 lat później już w ramach DCEU mogliśmy zobaczyć przyszłego Wiedźmina, czyli Henry'ego Cavilla. Nicolas jednak się nie poddał i poniekąd wcielił się w tytułowego superbohatera. W tegorocznym filmie animowanym o Młodych Tytanach podkładał głos właśnie dla postaci Supermana. Chcielibyście zobaczyć film skupiający się na jego postaci w wykonaniu właśnie Nicolasa Cage'a? Pulp Fiction. Tym razem zmianie uległby zapewne nie tylko cały film, ale też znaczna część kariery Samuela L. Jacksona. Początkowo do roli, którą odegrał, brany był pod uwagę również Paul Calderon. Tarantino napisał tę rolę z myślą właśnie o Jacksonie, jednak mimo tego w trakcie castingów był pod dużym wrażeniem wystąpienia Paula. Kiedy Jackson się o tym dowiedział, poleciał prosto do Los Angeles na spotkanie z Tarantino, aby upewnić się, że rola przypadnie właśnie jemu. Tak się oczywiście finalnie stało, co z pewnością było dobrą decyzją zarówno dla widzów, jak i dla aktora. Calderon otrzymał za to małą rolę jako barman i trzeba przyznać, że ciężko wyobrazić go sobie w roli bezlitosnego zabójcy recytującego księgę Ezekiela. Władca Pierścieni. I tego tytułu nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Wszystkie trzy części z serii stały się kultowe na całym świecie, podobnie jak same książki. Jak się okazuje, naprawdę niewiele brakowało, a zobaczylibyśmy zupełnie inne wydanie tej niesamowitej historii. W latach 60. pojawiła się propozycja i koncepcja na film z udziałem samych Beatlesów. Zaraz obok skomponowania zupełnie nowego, podwójnego albumu z filmowym soundtrackiem, chcieli oni wcielić się w główne postacie, wliczając w to nawet Golluma. Na nieszczęście dla samych Beatlesów Tolkien nie był ich wielkim fanem, tak też bez zbędnych dylematów odrzucił ten pomysł. Gdyby w tym momencie zgodził się na ich propozycję, zarówno duża część historii kinematografii, jak i muzyki prezentowałaby się nieco inaczej i prawdopodobnie dużo dziwniej. Overlord. Tym razem sytuacja jest o tyle inna, że nie mieliśmy jeszcze okazji sprawdzić finalnej produkcji. Wiadomo już jednak, że początkowo zamysł na film różnił się w dużym stopniu od tego, co zobaczymy już niedługo w kinach. Film ten miał być pierwszą odsłoną z serii Cloverfield, która miała rozgrywać się w przeszłości w trakcie II wojny światowej. Overlord powstawał jako niezależna produkcja, zupełnie niepowiązana ze wspomnianą serią. Jednak producent J.J. Abrams stwierdził, że doskonale wpasowuje się fabularnie do jego antologii i chciał włączyć się do rozwijającego się uniwersum. To samo stało się w przypadku filmu Boska Cząstka, który później przerobiono na Paradox Cloverfield, dodając losowe sceny wiążące go ze światem przedstawionym w poprzednich dwóch częściach. Można dyskutować, czy ta decyzja była udana, czy nie, jednak dla mnie był to jeden z najgorszych, jeśli nie najgorszy film tego roku. Tak też niezależnie od tego, jak wypadnie Overlord, cieszmy się, że pozostanie oryginalną produkcją pozbawioną wymuszonych zmian i przeróbek. Co więcej, po samych zwiastunach i pierwszych recenzjach możemy się spodziewać naprawdę dobrego i solidnego filmu. O tym jednak przekonamy się razem z polską premierą już 30 listopada w Multikinie. Jeśli jednak nie dacie rady wybrać się na samą premierę, Multikino przygotowało specjalną ofertę M-Karty. Dzięki niej bilety na wszystkie filmy od poniedziałku do czwartku otrzymacie za jedyne 14,90. Jeżeli jesteście uczniami albo studentami i chodzicie częściej do kina, myślę, że ta akcja będzie dla was naprawdę przydatna. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy wybieracie się na Overlord do kina i co myślicie o przedstawionych dzisiaj sytuacjach. Nie zapomnijcie też o ocenie oraz subskrypcji kanału, klikając w czerwony przycisk na dole. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.